odpowiedzialność i troska w Polsce. Program pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Responsible Care to dobrowolna inicjatywa dla firm branży chemicznej i branż powiązanych z chemią. Cechuje go przede wszystkim transparentność prowadzonych działań wszystkich realizatorów programu. Responsible Care to dbanie o ciągły rozwój i dążenie do poprawy w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa procesowego oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Jeden program. Wiele możliwości. Zapraszamy na kolejną rozmowę z ekspertem, a moim Państwa gościem będzie pan Ronald Binkowski, prezes na Europę Środkowo-Wschodnią, Honeywell. Dzień dobry, panie prezesie. Chemia to odpowiedzialność. Chemia to także realizacja międzynarodowego programu Responsible Care, no, którego też Honeywell jest realizatorem. Jakie zatem rozwiązania techniczne, technologie, systemy czy urządzenia mogą wpisać się w ten trend zrównoważonego rozwoju? Dzień dobry, Ronald Binkowski, prezydent Central and Eastern Europe w firmie Honeywell. Naturalnie jesteśmy częścią programu Responsible Care. Jest to raczej coś, w czym bierzemy udział, będąc graczem na rynku chemicznym już od wielu, wielu lat. I to jest chyba oczywiste, że nie tylko chcemy, ale musimy brać w tym udział i musimy w nim tak naprawdę do niego kontrybuować w bardzo dużej mierze. Jest to bardzo istotne z naszego punktu widzenia, w naszej filozofii staramy się jak najbardziej być transparentni, żeby pokazać naszym odbiorcom końcowym, różnym instytucjom regulującym, jak nasze produkty powstają od samego początku, od raw materials aż do produktu końcowego i poprzez wszystkie procesy chemiczne, żeby zapewnić, że to, co robimy, jest zgodne właśnie z tym, co jest potrzebne, czyli zadbaniem o nasze środowisko, żeby nie wydarzyły się żadne złe rzeczy. Technologie w tym obszarze odgrywają ogromną rolę. Już dzisiaj, a naturalnie ta rola tych technologii wzrasta coraz bardziej. Wyszukiwanie globalnych patentów z wielu instalacji, używanie najnowszych technologii takich jak quantum computing, które pozwalają na obliczenia i przewidywanie różnego rodzaju zdarzeń. To jest to, co jest bardzo oczywiste, ale myślę, że ta technologia rozwija się w takim tempie, że po prostu, jak to po angielsku się mówi, sky is the limit. I to jest to, co jest też w filozofii Honeywell. My staramy się tego używać jak najbardziej, ale robimy to wspólnie z naszymi klientami, ponieważ dostęp do instalacji na całym świecie, które są podobne, ale niektóre różne, pozwala na to, że ta wiedza się rozprzestrzenia i dzięki tej wiedzy, kumulacji tej wiedzy, jesteśmy w stanie osiągać lepsze przewidywania, co się może wydarzyć, zanim to w ogóle się wydarzy. Więc taki predictive analytics, ale bardzo praktyczny. To jest właśnie to, dlatego też apel do wszystkich klientów, do wszystkich firm produkcyjnych, do wszystkich tych, którzy operują instalacjami, że aby z tego skorzystać, trzeba też naturalnie zadbać, żeby technologicznie być w odpowiednim miejscu, tak? Bo jednak te zaszłości, które czasami nie pozwalają na zastosowanie różnych technologii, może są krótkoterminowo jeszcze do zniesienia, ale jeśli popatrzymy na rozwój technologii i on bardzo szybko, i jeśli się zacznie gonić za bardzo tą technologię i ten odstęp będzie zbyt wielki, być może nie będzie się w stanie wykorzystać najnowszych technologii i dzięki temu być bardzo odpowiedzialnym, ale równocześnie jest to też ekonomiczne ryzyko bycia poza konkurencją, światową konkurencją. A jak Państwo postrzegacie perspektywę rozwoju nowych technologii, mając na uwadze oczywiście eliminowanie wpływu przemysłu na środowisko i troskę o bezpieczeństwo? Jaką widzicie możliwość po stronie polskiej chemii i z jakich rozwiązań branża może w przyszłości skorzystać? Myślę, że już trochę o tym powiedziałem. Tak naprawdę te technologie rozwijają się bardzo, bardzo szybko i tutaj zacznijmy właśnie od tego, że Ten przeskok technologiczny, który pojawi się z digitalizacją, dzisiaj to już mamy czwartą wersję tej digitalizacji, otwiera możliwości, które wcześniej nie były możliwe. To, co dzisiaj chyba jest najważniejsze dla firm, i to patrząc przede wszystkim na firmy polskie, to, żeby doprowadzić swoje przedsiębiorstwo do takiego stanu, żeby to było możliwe w użyciu, prawda? Bo jednak to, co jest najtrudniejsze, to jest to legacy albo te zaszłości, które za sobą ciągniemy. Nie wszystkie instalacje są nowoczesne, nie wszystkie są, jak się to mówi, mają wszędzie
czujniki, które pozwalają na pobieranie danych. Niektóre są no po prostu z racji swojego wieku powinny być wymienione. I myślę, że ten proces się bardzo dobrze dzieje w polskim przemyśle. Ja go przynajmniej obserwuję w wielu projektach, biorę udział bardziej z punktu widzenia nadzoru tych projektów, żeby się dobrze udały. Ale to, co widzę, to jest bardzo duże tempo polskich firm, które chciałyby być i w wielu przypadkach są trochę nawet do przodu w tym procesie digitalizacyjnym. Ale tak naprawdę jest to coś, co będzie się coraz bardziej rozwijało. Myślę, że to, co jest bardziej istotne, że tempo rozwoju technologicznego jest trochę szybsze niż jego wdrażanie naturalnie. To jest raczej oczywiste. Tutaj ta różnica między poziomem wdrożenia a poziomem rozwoju coraz bardziej się rozszerza, więc z mojego punktu widzenia duży apel do polskich przedsiębiorstw, żeby jak najszybciej gonić właśnie tego uciekającego królika, bo jeśli on odbiegnie za dużo, to być może spowoduje to, że ta odległość jest zbyt duża, a to tak naprawdę i ma wpływ na środowisko, ale też na, jak się to ładnie mówi znowu po angielsku, na competitive advantage, a jednak tutaj przemysł chemiczny jest, to nie jest przemysł tylko lokalny, to jest przemysł, na którym się działa na rynku światowym i trzeba po prostu być konkurencyjny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem pan Ronald Binkowski, prezes na Europę Środkowo-Wschodnią, Honeywell.